Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata. Postanowił udać się do Jeruzalem. I wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? lecz on odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. To jest słowo na dziś, na 28 września. Czytam to słowo z dużym przejęciem, bo dzisiaj jest dziesiąta rocznica mojej Sakry Biskupiej. I odczytuję to jako szczególny dar, że zostałem poproszony o skomentowanie słowa na dziś, na dziś, na dziś dzień. To dla mnie oczywiście jest dzień ważny. Jesteśmy w dziewiątym rozdziale św. Łukasza, i to jest rozdział, w którym wszystko się zmienia. Jezus, jak słyszeliśmy, Zaczyna iść ku Jerozolimie. Zaczyna iść ku swojej śmierci, ale także ku swojej chwale. Jezus czyta czas i odczytuje, że ten czas się już wypełnia. Czyli moment, w którym się znalazł, jest już pełny obietnicy, że zostanie wzięty do ojca. To się jednak dokona w Jerozolimie przez krzyż. Ogromnie ważne, żeby zobaczyć, męka pana Jezusa w Ewangelii Łukaszowej zaczyna się dopiero jej opis w 22 rozdziale. My jesteśmy na końcu 9 rozdziału. Jezus świadomie zaczyna iść do krzyża, a przez krzyż do chwały. Długo, długo wcześniej niż. Zacznie ku niemu narastać nie wiem, spisek wrogich ludzi, ci, tych, którzy go prześladują. Do tej pory nic takiego się nie działo w Ewangelii Łukasza. Do tej pory dokonał większość swoich cudów. Od tej pory będzie ich coraz mniej, ale do tej pory dokonywał większość swoich cudów, kiedy się odzywał. Ludzie słuchali go z uwagą, szli chętnie za nim. I właśnie naraz pośrodku takiego Wydawałoby się sukcesu i popularności, on zaczyna iść do krzyża, do śmierci i do chwały, do wywyższenia. Nigdy dojdzie z o tym mówić, że Jezus nie zginął w Jerozolimie, dlatego że się przysięgli przeciwko niemu źli ludzie i że tak się po prostu stało. On nie zginął, on oddał życie. Jezus jest tym, który oddaje życie z miłości do mnie. To On czyta taką potrzebę oddania życia za nas, stając yy, jakby nasz grzech co do samej jego natury, wie, że to co jest jego przeciwieństwem, to jest pełne oddanie siebie w miłości, i to jest yy, Dar, przez który nas zbawi, Jego własna decyzja. Ale <laughs> chciałem zwrócić uwagę w, tym, w tej Ewangelii, odczytanej przede wszystkim na pierwsze zdanie, ponieważ y, jego do końca nie da się dobrze przetłumaczyć. Tym bardziej trzeba wydobyć pewne z, y, słowa, żeby y, słuchając taki przekład, jaki mamy, y, wychwytywać też te ukryte jeszcze. Znaczenia. Gdybyśmy chcieli dosłownie tłumaczyć ten tekst Łukaszowy, trzeba by go pewnie przetłumaczyć w ten sposób, że kiedy dopełniły się dni jego wzięcia, on sam zdecydowanie zwrócił swoją osobę ku Jerozolimie, żeby Iść do niej. On sam zdecydowanie zwrócił swoją osobę ku Jerozolimie. Nawet i to tłumaczenie jeszcze nie jest dokładne, ponieważ tu pada takie słowo prosopon. Prosopon, zwykle tłumaczone jako osoba, tak naprawdę to jest, trzeba by tłumaczyć, jako osoba dramatu. Co, co by to znaczyło, że Jezus widzi siebie jako kogoś, komu została wyznaczona niesłychanie ważna rola w dramacie. To znaczy, że jest ktoś, kto napisał scenariusz wielkiej sztuki. Jezus nie pisał tego scenariusza. My wiemy, wyczuwamy, że tym, który napisał ten scenariusz, jest ojciec. Tak? I teraz Jezus jest kimś, kto jako osoba tego dramatu w tym scenariuszu się odnajduje. I, I to, co ojciec wyznaczył, on podejmuje w sposób zdecydowany jako swoje. On sam zwraca tą swoją osobę dramatu, tą swoją rolę. On sam zwraca w kierunku Jerozolimy, żeby do niej iść jest w tym i posłuszeństwo, to takie posłuszeństwo właśnie jak, jak aktora w sztuce, tak? aktor w sztuce nie, nie pisze własnego tekstu, nie, nie układa swoich własnych wypowiedzi, ale przecież też wiemy dobrze, że aktor aktorowi nierówny, to znaczy sztukę można zagrać świetnie i można zagrać byle jak, można ją Jakoś tam odrecytować, byleby było, a można ją zagrać całym sobą. Można w dużej mierze, nie wiem, no, przede wszystkim wejść w zamysł tego, który napisał scenariusz i starać się do samego końca, do samego dna oddać jego myśli, jego pragnienia, jego przesłanie i zagrać to sobą. I to jest to, co robi Jezus, to znaczy. W pełnym poddaniu się, ale on sam w sposób zdecydowany, mocny zwraca się w kierunku Jerozolimy, żeby ku niej iść. To jest jego decyzja mocna, stanowcza, decyzja, w której wybiera tak naprawdę też posłuszeństwo Ojcu, który stoi za całym tym planem, za całą tą historią, za całą tą sztuką. Stoi Ojciec, który Pragnie zbawienia człowieka i uzdalnia swojego syna do tej drogi w kierunku Jerozolimy. To słowo zresztą, prosop, on wraca potem, bo Samarytanie dlatego nie przyjmują Jezusa, że on właśnie tę swoją osobę skierował ku Jerozolimie. Zapewne nie da się w ten sposób tego tekstu przetłumaczyć na polski, zwłaszcza w liturgii. Natomiast dobrze jest mieć gdzieś tam z tyłu głowy, jak czytamy ten tekst, o co w nim do końca idzie, jakie są w nim te jeszcze głębsze pokłady. Wszystkim Wam życzę i sobie też życzę w tym dniu dla mnie szczególnym. Yy, yy. Tej umiejętności odnajdywania się w planach bożych w pełnym posłuszeństwie, bez pretensji, że ja bym też sztukę lepiej napisał. I że ten scenariusz to jednak jest, nie wiem, albo zaciasny, albo w ogóle może nie wiem, zbyt pesymistyczny, albo nie na moją miarę. Nie, 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 nie chodzi o to, żeby wybrzydzać w planach bożych, tylko żeby się w nich odnajdywać, ale odnajdywać się w nich też właśnie w taki stanowczy sposób, zdecydowany. Potwierdzający w twórczym bardzo posłuszeństwie. Tak się dzisiaj modlę, żeby Pan tak mi pomógł przeżywać moje biskupstwo, a, a wam podpowiadam taką modlitwę za was samych, każdy za siebie. Też możemy się wzajemnie za siebie modlić. Właśnie o to, byśmy w ten sposób swoje życie przeżywali jako. Rozpisane jakoś, napisane jakoś, gdy chodzi o Jego scenariusz przez Pana Boga, ale w sposób twórczy przez nas podejmowane w posłuszeństwie stanowczym, takim właśnie zdecydowanym, które czyni ten scenariusz Boży naszym własnym. No Bardzo Wam tego życzę. Jak mogę o coś prosić w tym dniu dla mnie szczególnym, to byście się też tak pomodlili, by się to stało rzeczywistością w moim życiu. Pan Bóg niech Wam błogosławi. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus.